Państwa zgromadzonych na sali, witam naszych widzów internetowych, witam telewizję Orion, witam księży, witam tych naszych stałych bywalców, którzy przychodzą na kolejne spotkanie z tego pięknego cyklu. Dzisiaj spotkanie 23. Mam nadzieję, że gość, którego przywiozłem przed chwilą z Krakowa, zapewni Państwu odpowiedzi na wiele nurtujących pytań, bo to przecież człowiek, który tak blisko wraz ze swoją małżonką, panią Wandą, profesor Wandą Pułtawską, był blisko naszego Jana Pawła II. Na scenę pan profesor wszedł już. Witam serdecznie. Witam panie profesorze. Myślę, że gorąco proszę. Pan profesor urodził się w tym samym roku, co moja świętej pamięci mama. Rok piękny, miesiąc też luty, to bardzo dobrze. Nie wymieniam oczywiście daty naszych gości, to jest ich sprawa. Ja tylko Państwu chcę powiedzieć, że na koniec dzisiejszego spotkania będziemy mieli chyba miłą rzecz dla Państwa, a szczególnie dla pana profesora i jego małżonki. Mianowicie mają rocznicę ślubu 66, 31 grudnia, w Sylwestra pobrali się. To przecież nieprawdopodobna rzecz, ja rozumiem 50-tki, 60-tki, a 66 lat wspólnego pożycia. Panie profesorze, gratulujemy z całego serca, to rzeczywiście ewenement. Panie profesorze, muszę teraz coś słów parę powiedzieć na temat pana. Przede wszystkim pan profesor jest filozofem. Nigdy, proszę Państwa, tego nie zapominajmy, bo to najważniejsza rzecz, jest filozofem. A przede wszystkim żoną jego jest pani profesor Wanda Pułtawska, ale wydaje mi się, że z dzisiejszej pozycji to będzie żona pana profesora, a nie mąż pani profesor. Panie profesorze, dzisiaj taką konwencję przyjmujemy. Czy pan się zgadza? No, zgadzam się. Wprawdzie moja żona w swojej książeczce wojskowej ma napisane moje nazwisko pod tytułem żona oficera. Myślę, że to dobrze, że tak powiem, charakteryzuje mój charakter, ale w tym naszym związku, ale i tu takie niedomówienie, bo pamiętajcie, że filozofowie to najważniejsza rzecz, to jest to, co nie powiedzą, tego się trzymają. Tak panie profesorze, dobrze pamiętam nauki pana profesora. Że najważniejsze, co filozof mówi, to, co nie powie. Słucham? Najważniejsze u filozofa to jest to, co nie powie. Prawda? Co nie powie? Tak. Nie, no może nie, tak źle nie jest. Dobrze. Jak widzicie Państwo, próbujemy prowokować już naszego gościa całego początku, taka rozgrzewka. Tak, no myślę, że nie jest. Nie jest źle, dobrze. Kochani, myślę, że oprócz tego, że pan profesor jest uczniem Ingardena, to jest jeszcze profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się ontologią. Nie, ja nie jestem profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ja wprawdzie studiowałem na Uniwersytecie Jagiellońskim i później pracowałem na nim, ale w pewnej innej chwili towarzysze oświadczyli, że przepraszamy bardzo, ale ktoś, kto jest w takich stosunkach z biskupem krakowskim nie bardzo może wykładać filozofię i chcieli mnie przenieść do biblioteki. To mi nie bardzo się uśmiechało i wobec tego przeniosłem się na ówczesną Akademię Teologii Katolickiej w Warszawie, która dzisiaj się nazywa Uniwersytetem kardynała Wyszyńskiego. Ale pan profesor nie wie o tym. I w tejże akademii czy Uniwersytecie Kardynała pracowałem do emerytury. Ale pan profesor nie wie, że... Tylko jedynie. Ja oczywiście wyszedłem z Uniwersytetu Jagiellońskiego, na Uniwersytecie Jagiellońskim się habilitowałem, ale już pracując zresztą w Warszawie. Także ja przez właśnie czas mojego, przez cały późniejszy czas byłem pracownikiem tego, co się teraz nazywa Uniwersytet
kardynała Wyszyńskiego w Warszawie i tam wykładała. Ale panie profesorze, chcę powiedzieć w takim razie, że tak, Kraków pana jakby odrzucił, Warszawa pana przyjęła, a dzisiaj ukochała pana Częstochowa. Także wszystko w dobrym czasie. Myślę, że Uniwersytet Jagielloński żałuje do dzisiaj, że nie został pan u nich profesorem, nie miał pan własnej katedry, prawda? No cóż, mam z nimi kontakty oczywiście. No tak, pan profesor zajmuje się jeszcze problematyką sporu realizmu z idealizmem i teorią świadomości. Myślę, że najważniejszą rzeczą, o której może mało kto wie, jest to, że pan profesor redagował główne dzieło naszego papieża Jana Pawła II i to dzieło filozoficzne, które się nazywało Osoba i czyn. Drugie wydanie z roku 1985, bo pierwsze zostało wydane w roku 1969. Czyli pan profesor ma, jak zawsze, wpływ na tych najważniejszych decydentów z całego świata. I panie profesorze, ja już nie będę się tutaj w tej chwili rozwodził, bo pan profesor poda nam wszystkie informacje i ta pierwsza godzina należy zupełnie do pana. Życzymy państwu miłego odbioru. Panu życzymy, żeby pan się dobrze u nas czuł i oczywiście zapraszamy do nas zawsze. Drzwi naszego muzeum są dla pana otwarte. Bardzo dziękuję. Brawo dla pana profesorze. Proszę państwa, światło właściwie mnie oślepia. Teraz coś mniejsze. Ale damy radę, czy troszkę przyciemnić? Proszę państwa, więc ja rozumiem, że mam mówić o koncepcji człowieka Jana Pawła II. Taka była chyba umowa. I po pierwsze, proszę państwa, trzeba powiedzieć, to oczywiście dotyczy może nie tylko samego Karola Wojtyły, ale filozofii jako takiej, że wydaje się, że istotnym zadaniem tego namysłu filozofa nad rzeczywistością, człowiekiem i wszystkim, co istnieje, prawda, jest staranie o przedstawienie przedmiotu tego namysłu możliwie wielostronnie i w pełnym, przede wszystkim w pełni, prawda, bez luk, ale też bez opuszczenia czegokolwiek z tego, o czym powinno się mówić, w takim, chcąc zrozumieć tą rzeczywistość, w której żyjemy i nas samych, prawda? No to tak, mogłoby to się stawać oczywiste, ale jednakże wielu myślicieli, zwłaszcza właśnie nowożytnych, tworzyło ten swój obraz człowieka, wychodząc od pewnego aspektu człowieczeństwa, z pominięciem innych ważnych elementów tej przecież bardzo bogatej treści, jaką człowiek w sobie niesie. Trzeba w szczególności pamiętać, że nauki traktują inne swe przedmioty zawsze aspektowo, zawsze pewnym aspektem, wyłączając inne aspekty. To jest istota nauki. A więc pełne rozumienie człowieka musi być dokonane w pewnym innym niż naukowe spojrzeniu, w spojrzeniu filozoficznym. Ponadto trzeba jeszcze zawsze pamiętać, że filozofia nowożytna uważała człowieka, idąc w tym przede wszystkim za René Descartes, kartezjuszem, filozofem francuskim za istotę złożoną z dwóch zupełnie obcych sobie części. To znaczy jednej strony materii, a z drugiej ducha, ale tego ducha utożsamiało miała ze świadomością, z tymi jakimiś naszymi przeżyciami, które, jak wiadomo,
jak się to mówi, jakoś w nas płyną, prawda, te nasze przeżycia. I dzisiaj istnieje naprawdę paląca potrzeba odbudowy tej całości osoby ludzkiej, jako, właśnie jako całości, a dopiero wynik takiego uświadomienia sobie, czym jest ta całość, może dać nam szansę rzeczywiście zrozumienia, czym my jesteśmy. I Karol Wojtyła wyraża takie całościowe ujęcie człowieka poprzez pojęcie osoby. To jest oczywiście termin, który potocznie używamy, prawda? Ale nie zawsze może rozumiemy w pełni jego znaczenie. Pełne zrozumienie tego pojęcia osoby, pełne wyjaśnienie, wymaga naturalnie pewnej rozbudowanej nauki o osobie. A więc dla nas przede wszystkim o człowieku jako o osobie, choć nie można zapominać o tym, że mówimy przecież też o osobach boskich. I właściwie pojęcie osoby zostało trochę za ciemno. Zostało właściwie zgłębione w gruncie rzeczy w nawiązaniu właśnie do teologii chrześcijańskiej i rozważania i rozważań nad osobami boskimi. To był ten moment, kiedy ludzkość zaczęła się bardziej zastanawiać nad pojęciem osoby. Tak w tymczasowym skrócie możemy powiedzieć, że osoba to jest ktoś, kto istnieje i działa. To można by jeszcze może dodać, odczuwa coś, prawda? Ale żeby móc działać, osoba musi być taką złożoną jednością, prawda? No jeżeli by coś, co by się składało z dwóch części bardzo sobie obcych, niewątpliwie miałoby trudności z działaniem. I w różnych dyscyplinach, które się zajmuje działaniem ludzkim, w szczególności w etyce, działanie to rozpatrywane jest z punktu widzenia pewnej z góry założonej koncepcji osoby, koncepcji tego, czym właśnie ta osoba jest. W swoim głównym dziele filozoficznym, właśnie osoba i czyn, Karol Wojtyła odwraca ten porządek, ponieważ chce podjąć studium osoby poprzez jej czyn, poprzez jej wolne, świadome działanie. Uważa, że to jest właśnie droga do poznania człowieka. Uważa, że żeby zrozumieć tą prawdziwą naturę człowieka, aby uchwycić jego dynamikę, możemy i powinniśmy wyjść od faktu działania ludzkiego, tego, co nazywa czynem, czyli wolnego działania. Istota człowieka w najdoskonalszy sposób wyraża się bowiem właśnie w działaniu, w tym charakterystycznym dla niego sposobie, jakim jest wolny, świadomy czyn. W ten sposób filozoficzne badanie człowieka wychodzi od bardzo dobrze nam znanego i ciągle stwierdzanego przez nas w życiu codziennym faktu, że człowiek działa. A
Ale jak to wygląda, to działanie ludzkie? Otóż jeżeli zastanowimy się nad tą aktywnością człowieka, która jest przecież bardzo zróżnicowana i często złożona, to trzeba zwrócić uwagę, Karol Wojtyła specjalnie na tym kładzie nacisk, że z jednej strony bardzo łatwo możemy zauważyć, że jest bardzo wiele rzeczy, które się w nas dzieją, których nie możemy uważać za coś, co myśmy świadomie zapoczątkowali i uruchomili, prawda, że tak powiem. No, w ogóle nie mamy bezpośredniego wpływu na przebieg takich rzeczy, jak na przykład, a czasem nawet wyraźnej świadomości jego zachodzenia tego czegoś, co się dzieje, na przykład trawienie, prawda? Oczywiście to, że coś się dzieje w pewnym organizmie, to znajdujemy także naturalnie u zwierząt, prawda? Karol Wojtyła nazywa to uczynnieniem, to znaczy, że coś się w nas uruchamia, prawda? Ale się uruchamia, a nie my uruchamiamy. A zresztą nie tylko takie rzeczy jak proces trawienia, ale na przykład, jeżeli przechodzę przez ulicę i nagle zobaczę, że nadjeżdża samochód, jest bardzo blisko i odskoczę, to nie był czyn, nad którym ja się zastanawiam, zrobić to czy nie zrobić, tylko to jest czynność odruchowa, prawda? Jak to się mówi. Instynktowna, można powiedzieć. To są rzeczy niezaplanowane przez nas świadomie i to jest coś, co się nam zdarza, można powiedzieć. Można też powiedzieć, że istnieją ten nasz dynamizm, ta nasza aktywność posiada dwa wyraźnie odróżnialne bieguny właśnie. Z jednej strony to instynktowne działanie, to uczynnienie, jak się wyraża Karol Wojtyła, a z drugiej właśnie czyny, działania, które są zależne od naszej woli, które postanawiamy zrobić, wykonać i wykonujemy. Sami decydujemy, że to zrobimy. I wobec tego podejmujemy odpowiedzialność za to, co robimy. I jeśli właśnie spróbujemy się trochę przyjrzeć temu, jak my przeżywamy te nasze wolne działania, to jest w tym pewien aspekt w tym, co stwierdzamy, prawda, jakoś uświadamiamy sobie, że jest tam zawsze pewien ten specyficzny rys świadomości i spełniania w zależności ode mnie samego, prawda? One nie dokonują się jakoś samo z siebie, ale nie zostają też dokonane przez kogoś innego, prawda? Tylko my je wykonujemy. My jako świadomy człowiek. Kiedy coś się w nas zdarza, prawda? To nie jest on sprawcą tego w tym samym sensie i stopniu, co wtedy, kiedy coś rzeczywiście czyni, prawda? Człowiek jest jakoś obecny w tym swoim czynie.
W języku filozoficznym mówi się, że człowiek jest w nim niejako z jednej strony immanentny, to znaczy jest jak gdyby sam wewnątrz tego działania, prawda? Jest z nim jakoś mocniej związany niż powiedzmy ze swoim trawieniem, prawda? A z drugiej strony jest w tym sensie, jak to się mówi, transcendentny wobec niego, że jest jak gdyby ponad nim, bo nim kieruje, prawda? Więc żeby działać zgodnie ze swoją naturą, czyli świadomie i w sposób wolny, człowiek musi być zdolny do decydowania o sobie. Nie może pozostawać wyłącznie w sferze tego, co Karol Wojtyła nazywa uczynieniami, prawda? Dlatego pisze on, wobec tego, jak pisze Karol Wojtyła, istotne dla człowieka jest samopanowanie, panowanie sobie. I nad sobą, i samoposiadanie, rzeczywiste posiadanie siebie samego. Ja mogę dysponować tylko tym, co rzeczywiście posiadam. O tyle, o ile coś się we mnie dzieje niezależnie od moich planów i pragnień, o tyle ja nie posiadam siebie, bo nie rządzę sobą. Teraz Karol Wojtyła podkreśla, że w swoim działaniu człowiek się oczywiście staje z konieczności także przedmiotem działania, swojego działania i swojej wiedzy, swojej orientacji w świecie. Przez to działanie człowiek określa i kształtuje siebie samego i swoją własną wartość. To jest taka ta podstawowa tutaj myśl, prawda? I stwierdzenie, że każdy mój wybór działania, pewnego działania, każda realizacja, prawda, tego wyboru określa także mnie, zmienia mnie do pewnego stopnia. Autor podkreśla także to, że obok dążenia do realizacji swych działań, kierujących się na zewnętrzne cele, człowiek ma też tendencję do spełniania siebie w czynach. Właśnie pewnego rozwoju dzięki tym czynom. Wiemy, że jeżeli ktoś, powiedzmy, uczy się jakiegoś rzemiosła chociażby, to z początku nie bardzo mu ta robota idzie. A w miarę tego, jak te roboty wykonuje i coraz więcej nabiera sprawności w tym, prawda? Rozwija się, zmienia się w kierunku, w tym wypadku, prawda, jakiegoś rzemieślnika wyszkolonego i znającego swój fach, prawda? No, specjalnie jednym słowem, działanie prowadzi do własnego rozwoju istoty ludzkiej, do nadania mu tej pewnej niepowtarzalnej postaci bycia osobą ludzką, która, jak twierdzi, leży w naturze człowieka. Człowiek się na podstawie i dzięki swojemu działaniu,
albo rozwija i buduje, albo rozpada i niszczy. A więc owocem naszych wolnych i podlegających ocenie moralnej czynów jest, jak pisze Karol Wojtyła, zacytuję, moralność nie jako abstrakt, lecz jako najściślejsza egzystencjalna rzeczywistość związana z osobą jako właściwym swoim podmiotem. Człowiek przez swoje czyny, przez działanie świadome staje się dobrym lub złym w znaczeniu moralnym. Być moralnie złym to znaczy być złym człowiekiem, być złym jako człowiek. A więc jak widzimy, tu okazuje się, że dobro i zło nie są jakimiś abstrakcyjnymi pojęciami wymyślonymi przez filozofów czy proroków, nie mającego nic wspólnego z rzeczywistością. Nie są też dowolnymi konstrukcjami, czy to wspólnot ludzkich, czy poszczególnych ludzi. Przeciwnie, poprzez pojęcia dobra i zła moralnego wyraża się wzrost, rozwój, albo degeneracja i rozpad człowieka, mojej wewnętrznej, bezpośrednio mi dostępnej rzeczywistości, rozwijającej się albo degenerującej. Człowiek posiada ciało i ma urzeczywistnić swoją osobowość moralną przez posługiwanie się tym ciałem, prawda? A więc jak Państwo widzą, tutaj ukazuje się, że dobro i zło moralne są nierozerwalnie związane z najgłębszą rzeczywistością każdego człowieka, z tym, kim on jest. Dzisiaj twierdzi się często, że człowiek sam tworzy sobie normy moralne, a zatem nie mogą one być miarą człowieka, gdyż nie ma takich absolutnych norm. Jak my na to możemy odpowiedzieć? Otóż, oczywiście w religii chrześcijańskiej istnienie dobra i zła, zasługi i grzechu jest przyjmowane przede wszystkim jako przedmiot wiary. Czyż jednak nie jest ono również oczywiste w świetle naszego codziennego doświadczenia? Ciągle spotykamy ludzi, którzy spełniają dobre albo złe czyny. Moralnie dobre albo złe. Nasze własne działania przedstawiają się nam również w swym aspekcie moralnym. Nawet kiedy chcemy się od tego wyzwolić, prawda? Posiadamy coś takiego jak sumienie. Czyż nie spotykamy też ciągle ludzi, którzy degenerują moralnie i czyż nie podziwiamy i nie czcimy, czasem nawet wbrew naszej woli, tych, którzy osiągnęli wysoki poziom moralny, jak ojciec Kolbe czy Maria, matka Teresa, czy Jan Paweł II, może powiedzieć. Aby spełnić się, zresztą także do realizacji każdego działania, musimy przede wszystkim być zdolni do dysponowania sobą, prawda? Jeżeli silnik nie chce działać, to samochód nie ruszy, prawda? Ponadto musimy potrafić nadać naszym działaniom pewien kierunek. Pojęcie rozwoju czy postępu zakłada przecież także możliwość odwrotu, czyli regresu. Kto idzie, idzie w jakimś kierunku. Nie można iść wszędzie na przykład. Nie mogę iść jednocześnie do Warszawy i do Krakowa. No dobrze, mówimy, że to jest wolne działanie. Ale kto jest panem siebie? Kto jest wolny?
Słowa wolność w tym swoim podstawowym znaczeniu oznacza możliwość władzy nad sobą, możliwość decydowania, co uczynię, co zrobię albo nie. Jeżeli powszechnie uważamy, że człowiek ma prawo do tego, aby być wolny od zewnętrznego przymusu, o tym, prawda, dużo się mówi i rozważa, z tym, że przecież ta zewnętrzna wolność nie powinna być sprzeczna z prawem innych do takiej samej wolności, to krótkie rozważanie wystarczy, aby pokazać, że cały sens i sama możliwość zewnętrznej wolności opiera się na wewnętrznej wolności decydowania o sobie. Na cóż przydałaby się wolność od zewnętrznego przymusu komuś, kto nie potrafiłby jej wykorzystać do realizacji swoich własnych celów? Żeby lepiej zrozumieć to podstawowe znaczenie wolności jako panowania sobie, weźmy przykład ojca Maksymiliana Kolbe, który zdecydował się umrzeć zamiast innego więźnia. I możemy zapytać, który z tych trzech ludzi, którzy brali udział w tym zdarzeniu, był naprawdę wolny? I łatwo chyba zauważyć, że wolnym w tym kontekście był jedynie ojciec Kolbe, ponieważ on robił to, co postanowił zrobić. SS-man, który chciał owego więźnia posłać do celi śmierci, albo słuchał rozkazów, albo był poruszany jakąś własną złością czy innym odruchem, prawda? A skazany więzień oczywiście był tylko biernym przedmiotem wypadku. Ale proszę Państwa, ponieważ dobro i zło jest tak zakorzenione w najgłębszych warstwach człowieka, dobro i zło moralne oczywiście, decyduje o tym, czy człowiek realizuje się, czy degeneruje jako człowiek. A więc one wyjaśniają też sens tej realizacji, tego spełnienia, czy niespełniania samego siebie. Ale jeżeli człowiek, po pierwsze, jest osobą, która rozwija się lub degeneruje poprzez swoje działania w realnym świecie, w szczególności w pewnej ludzkiej społeczności oczywiście. Po drugie, istnieje jako istota cielesno-duchowa i jego ciało jest jego nieoddzielalnym elementem i niezbędnym narzędziem działania. Wreszcie rozwija się lub degeneruje moralnie w tym ścisłym znaczeniu. To, aby się rozwijać i naprawdę stawać się dobrym, aby naprawdę spełnić się, musi on działać w zgodzie z jakąś obiektywną prawdą o nim samym i o świecie. Oraz z prawdą o dobru i złu, które decydują o jego rozwoju lub degeneracji. Poznanie prawdy o dobru to jest termin, na który też Karol Wojtyła kładzie wielki nacisk. Prawda? I to poznanie prawdy o dobru zawdzięczamy temu, co nazywamy sumieniem, charakterystycznemu zjawisku towarzyszącemu naszym czynom. Chociaż człowiek jest istniejącą, żywą i świadomie działającą całością, nie może on być całkowicie zamknięty w sobie. Przeciwnie, jego bycie świadomym, jego określanie samego siebie są źródłem jego szerokiego otwarcia się na otaczającą go rzeczywistość, przede wszystkim na innych ludzi. Świadomość umożliwia mu spostrzeganie i poznanie świata, w którym żyje, i siebie samego. Pozwala mu także na znajomość niejako od wewnątrz swoich działań i przeżycia ich jako swoje własne.
zaś jego zdolność samookreślania się, określania siebie samego, umożliwia mu rzeczywiste działanie w świecie, który poznaje. Otwarcie człowieka na drugiego nie jest bynajmniej przypadkowe. Aby się prawidłowo rozwijać, potrzebuje on społeczeństwa, gdyż jego spełnienie się zależy przede wszystkim od jego stosunku do innych ludzi i dokonuje się najpełniej wówczas, gdy działa wraz z innymi, razem z nimi. Zdolność osoby ludzkiej do działania wraz z innymi oraz do przyjęcia za swoje działań, które podejmuje wraz z nimi oraz celów, które realizuje społeczeństwo, w którym żyje, nazywa Karol Wojtyła uczestnictwem. Człowiek uczestniczy w tych innych swoich bliźnich, jak mówimy językiem religii, uczestnikiem w pewnym sensie w tych ludziach i w ich sprawach. Dzięki uczestnictwu człowiek właśnie bierze udział w tym człowieczeństwie innych. Znowu człowieczeństwie nie jako jakieś abstrakcyjne pojęcie, ale jako konkretna egzystencja każdego mężczyzny i każdej kobiety, prawda? Egzystencja związana, jakbyśmy powiedzieli, z tym, że ten człowiek ma się rozwijać, a nie degenerować. W ten sposób powstaje w naszym życiu pewne odniesienie, a właściwie dwa takie podstawowe odniesienia, o których mówi Karol Wojtyła. Pewien układ ściśle osobowych stosunków między osobami. Ponieważ oparte one są otwarcie się człowieka na innych członków wspólnoty, stosunki te wiążą mnie każdorazowo z innym, konkretnym człowiekiem. Ale gdy żyję i działam wraz z innymi, powstaje drugi układ. Układ my, prawda? Pewna grupa ludzka, która w jakiś sposób jest związana ze sobą. Jest związana wspólnym życiem i działaniem. I cel takiej wspólnej, więc mamy dwie podstawowe konfiguracje niejako. Z jednej strony stosunek z drugim człowiekiem, pewne ja i ty, ja jestem ty dla ciebie, a ty jesteś ty dla mnie, prawda? A z drugiej strony pewną grupę w pewien sposób powiązaną. Prawda? No, przede to powiązanie się z innymi wiąże się z czymś, co Karol Wojtyła nazywa dobrem wspólnym, prawda? Wiążą się dla realizacji pewnego wspólnego dobra. W tym układzie ja, ty, czy ja inny, prawda? Realizuje się szczególny proces kształtowania pewnego ja przez pewne ty, czy też przez pewną grupę innych jednostek ludzkich. Wzajemnie na siebie wpływają, w pewnym sensie siebie wzajemnie kształtują. To mnie prowadzi z jednej strony do pełniejszego poznania siebie, z drugiej strony wzmacnia mnie w mym byciu sobą. I umożliwia także właśnie to uczestnictwo w osobowym bytowaniu innych, dzięki temu, że uznaję ich jako osoby. To jest jako równie jak ja rzeczywiste, a więc posiadające te same prawa, co ja osoby. To uznanie jest czymś bardzo ważnym.
Jeżeli mówimy o osobowych odniesieniach, właśnie ja, ty, czy też my, to weszliśmy tu w to, co się nazywa potocznie rzeczywistością, społecznym wymiarem rzeczywistości ludzkiej. Ale nie każde społeczeństwo jest wspólnotą. Karol Wojtyła właśnie odróżnia te dwie rzeczy, prawda? Z jednej strony jest społeczeństwo, czy grupa społeczna, ale może też pojawić się pewna wspólnota. I staje się taka grupa, czy społeczeństwo staje się autentyczną wspólnotą, kiedy jego członkowie uznają pewne dobro wspólne za swoje własne, ich wszystkich, prawda? Autentyczna wspólnota zawdzięcza swe istnienie i swój rozwój możliwości i gotowości jej członków do spełnienia się przez realizację wspólnego dobra tej wspólnoty. To musi się łączyć z uznaniem człowieczeństwa innych, uznaniem absolutnej, niezbywalnej godności każdego człowieka i z uczestnictwem w ich społeczeństwie, o którymśmy przed chwilą mówili. Autentyczność i siła pewnej wspólnoty zależy więc od istnienia i autentyczności wspólnego dobra, które to społeczeństwo stawia sobie za cel. Dobra, któremu podporządkowane są dobra poszczególnych członków wspólnoty na mocy ich własnej, wolnej decyzji. Przy tym jednak te dobra indywidualne, przede wszystkim zaś podstawowe, niezbywalne dobro osobowe spełniania się wszystkich członków wspólnoty, spełniania się w czynieniu dobra, prawda? Muszą znaleźć swoją realizację w ramach tej wspólnoty. I tym można te wspólnoty mierzyć. Wydaje się, że te stwierdzenia staną się oczywiste, gdy uświadomimy sobie, że prawo rozwoju, myśl którego brak postępu równa się regresowi, musi obowiązywać zarówno w życiu jednostek, jak i społeczeństw. Niezbywalna godność każdego człowieka zabrania przy tym narzucania ludziom przemocą celów ich działania, jeśli nie chcą oni uznać tych celów za swoje. Celem każdej prawdziwej wspólnoty i podstawową racją jej istnienia winno być spełnienie się jej członków, a zatem wspólne dobro, do którego dąży dana wspólnota. I dobro to wspólne dobro nie może więc być sprzeczne z rzeczywistą moralną samorealizacją jego członków. Aby się naprawdę rozwijać i zapewniać swym członkom autentyczne spełnienie się, społeczeństwo powinno tak organizować swe życie i tak działać, aby to życie i działanie odpowiadało obiektywnej prawdzie o człowieku i o świecie. Tak rozumiane dobro wspólne jest, jak podkreśla Karol Wojtyła, zawsze bardzo trudne do realizacji. Ode mnie ludzkiej wspólnoty przenikają się więc układy ja, ty i my. Prostszy, najogólniejszy i najgłębszy jest przy tym ten układ ja, ty. Więź, stosunek między dwoma ludźmi, między sobą. Wyrażając stosunek każdego człowieka do jego bliźniego, leży on na płaszczyźnie, na której ma być realizowane przykazanie miłości bliźniego. W tej formie, w połączeniu z nakazem miłości Boga, przykazanie to występuje w Piśmie Świętym. Wypowiadają jednak również na rozmaite sposoby rozliczni myśliciele świeccy.
Posłuszeństwo wobec tego przykazania jest warunkiem prawidłowego funkcjonowania wszystkich innych, pochodnych od tego podstawowego ja-ty układów i wszystkich autentycznych wspólnot. Z drugiej strony, te pochodne układy typu my podkreślają, wzmacniają ten podstawowy stosunek człowieka do jego bliźniego. Pierwszeństwo układu ja-ty nadaje przykazaniu miłości bliźniego osobowy, przedetyczny, ontologiczny, można powiedzieć, charakter. Jest on bowiem zakorzeniony w wewnętrznej strukturze człowieka, jako wolnej, społecznej istoty odpowiedzialnej moralnie. Etyczny, normatywny sens, znaczy dający przepisy, prawda, przykazania miłości bliźniego, jako miara, przy pomocy której mierzyć trzeba cele osób i społeczeństw, oparty jest na tym głębokim rozumieniu stosunku ja-ty, stosunku między poszczególnymi parami, można powiedzieć, ludzkimi. No, w ostatnich wiekach sporo mówiło się o zjawisku, który określano jako alienację czy wyobcowanie człowieka. Wiemy, że jest to zjawisko bardzo niemiłe i niebezpieczne. Ale także w marksizmie mówi się o tej alienacji, ale rozumie się ją inaczej niż rozumie się to w personalizmie chrześcijańskim. Żeby zrozumieć prawdziwy sens i źródła alienacji, trzeba odwołać się do właśnie przedstawionego obrazu ludzkiej rzeczywistości. Alienacja jest mianowicie przeciwieństwem uczestnictwa, prawda? W uczestnictwie ja jestem jakoś pozytywnie związany z innymi, w alienacji przeciwnie, prawda? I płynie z fałszywego stosunku do dobra wspólnego lub do tego, co jest w danej społeczności za dobro wspólne uważane. Polega ona na ograniczeniu czy nawet zniszczeniu tego wszystkiego, co każe mi uznać drugiego człowieka za równą ze mną uprawnioną osobę, posiadającą niezbywalną, absolutną godność, a więc uznać go za drugie ja, uznać rzeczywistość tego drugiego człowieka. Alienacja jest więc zafałszowaniem stosunków międzyludzkich. Następnie którego drugi traktowany jest jako obcy, czy nawet jako wróg. Niestety coraz częściej jako wróg. Polega ona na depersonalizacji, od osoby, pozbawieniu tej cechy bycia osobą drugiego człowieka, a także stosunków międzyludzkich. Na urzeczowieniu, na zrównaniu ludzi z rzeczami. Najlepszym przykładem stosunków międzyludzkich, w których forma ja-ty wzbogaca się i niejako prowadzi do powstania wymiaru my, jest małżeństwo i rodzina jako najprostsza i najbardziej podstawowa ludzka wspólnota. Powstaje ona wtedy, kiedy mężczyzna i kobieta uznają za swoje wartości stanowiące dobro wspólne rodziny i przystępują do ich realizacji. Ich wspólnota wchodzi w swym istnieniu i działaniu w nowy społeczny wymiar. Staje się, rodziną, pewnym my, przy czym pozostają dla siebie oczywiście dalej pewnym ja i ty. Struktura my wspiera przy tym i wzbogaca prostszą od niej strukturą ja-ty.
ten nowy związek mężczyzny i kobiety nakłada na nich nowe obowiązki i stawia wobec nich nowe wymagania, charakterystyczne dla specyficznego stosunku, który powstaje między nimi i kształtuje ich oboje we właściwy sobie sposób. Odtąd mają się kierować wspólnym dobrem małżeństwa i rodziny. Społeczna natura człowieka znajduje tu swoją pierwotną realizację i pierwotny wyraz, kierując ich ku pojęciu, podjęciu, jak wierzą chrześcijanie, współpracy z Bogiem w dawaniu istnienia i wychowania nowych ludzi, nieśmiertelnych osób stwarzanych na Jego obraz i podobieństwo. A niestety ostatnio ta kampania, żeby rozbić rodzinę, a więc zniszczyć tą możliwość, robi się coraz silniejsza. No to myślę, że to by było tyle, co na razie chciałem Państwu powiedzieć. Chcę powiedzieć, że wszystkie te osoby, które dzisiaj śpiewały, to są zawsze, jak to mówimy, ze stajni pana Ryszarda Strojca, którego bardzo dziękujemy. Proszę Państwa, jak widzicie za mną, jeszcze a propos muzyki, panie profesorze, widzicie takie dzisiaj u nas konstrukcje. Mianowicie będziemy gościć chór. Chór jasnogórski, chór chłopięco-męski. Będzie ich około 24 osób. Myślę, że będą Państwo zachwyceni dzisiaj tym, co się będzie działo jako dedykacja dla pana profesora od nas. A teraz, proszę Państwa, pytania. Po pierwsze, pan profesor nad ludzkim wysiłkiem załatwił dzisiaj, tutaj bardzo chcemy podziękować edycji paulińskiej, książki pana profesora, które są do sprzedania w naszym wejściowym foyer. I chciałbym Państwa prosić, że jeżeli będziecie chcieli, koszt jest chyba 30 zł, pan profesor, jeżeli życzycie, będzie mógł je dzisiaj podpisywać. Bardzo, bardzo ciekawe. No to jedźmy tak. Karol Wojtyła w ekspresowym tempie uporządkował sprawy filozoficzne i przeszedł do konkretów. Czy pan profesor z tym się zgadza? Proszę Państwa, no ja myślę, że on całe życie żył w konkretach. Jeżeli chodzi o sprawy filozoficzne, to ja tylko podziwiam sposób, w jaki on właśnie i tempo, w jakim on potrafił sobie te rzeczy uporządkować i stworzyć pewną własną filozoficzną wizję, prawda? Bo na to nie miał dużo czasu, prawda? Bo później miał bądź co bądź bardzo szybko przyszły na niego dosyć duże obowiązki innego typu. No, ale poradził sobie z tym. Panie profesorze, czy pan się czegoś nauczył od Jana Pawła II, od naszego Ojca Świętego? Słucham? Czy pan się czegokolwiek nauczył od Jana Pawła II? No, nauczyłem się bardzo dużo. Zresztą, gdybym się nie nauczył od niego nic, to co ja bym tu mówił? No, pan profesor odpowiedział tak, jak to się odpowiada w Watykanie, bardzo dyplomatycznie, a my czekamy na konkrety. Jeżeli pan profesor byłby łaskawy, coś chociaż dwie rzeczy powiedzieć takie ważne. Co z konkretów takich związanych z Janem Pawłem II? Co nauczył pana? No, proszę Państwa, ja myślę, że jego nauczanie jest właśnie bardzo konkretne. Więc jeżeli dlatego może nie wydawało mi się właściwe uznać za całkowicie prawidłowe sformułowanie, że on od filozofii poszedł do konkretów. Bo jego filozofia była, on w ogóle, cała jego praca szła w kierunku duszpasterstwa w gruncie rzeczy, prawda? Ale chciał je teoretycznie podbudować i zrozumieć rzeczywiście, jak to ma być, prawda? Mhm. I to były jak najbardziej konkrety. A jeżeli chodzi o jego działalność teoretyczną, to ona cały czas była skierowana przede wszystkim na zrozumienie właśnie rodziny, tej podstawowej komórki towarzystwa,
Społeczeństwa. Społeczeństwa, dlatego że przecież on po tych pierwszych swoich, po tych paru latach wykładu filozofii, kiedy sobie porządkował, że tak powiem, sprawy filozoficzne, co on wydał? Miłość i odpowiedzialność o współżyciu w rodzinie. O współżyciu małżeńskim, o jego obowiązkach. Także to wszystko były konkrety. W tym sensie pan ma rację, że teoria, powiedzmy, rozważań filozoficznych teraz była uprawiana po to, żeby przejść rzeczywiście do bardziej konkretnej sprawy, to znaczy życia człowieka w rodzinie i w społeczeństwie. Panie profesorze, jak patrzymy na całą działalność Ojca Świętego, to 104 pielgrzymki po całym świecie, 1 200 000 kilometrów. Niektóre pielgrzymki, parę milionów ludzi, chociażby w Częstochowie. Czyli poruszył wszystkich serca, ruszył nas do działania i odszedł. Odszedł i ktoś powinien po nim to kontynuować, to jego wielkie dzieło. Czy pan uważa, że w dzisiejszych czasach jest kontynuowane? Czego w tym brakuje? Może jest czegoś za dużo, może czegoś za mało? Proszę nam na ten temat powiedzieć. Proszę państwa, ja myślę, że dużo za mało jest. Dlatego, że widzimy znowu napływ, jak można by to nazwać, ideologii wirtualnej, pomysłów ludzkich, które chcą zdusić to wszystko. To jest chociażby ten pomysł, który się teraz jakoś na siłę, że tak powiem, narzuca uniwersytetom i tak dalej, żeby się zajmowali tą bzdurą, która się nazywa gender właśnie. To jest przecież zbrodnia. Więc jest za mało odporu, za mało obrony społeczeństwa przed tymi rzeczami. Czyli można powiedzieć, że teraz mniejszość rządzi większością, tak? Tak jest. Jeżeli narzucaj mi to brutalnie właściwie narzucam. Z naszej strony się to nazywa tolerancja, a z ich strony, a pan profesor ładnie to dzisiaj ujął, żeśmy jechali. Można to znaczyć tyle, że mamy się być grzeczni wobec tego, co nam mówią właśnie w sensie pewnego, powiedziałbym, nihilizmu właściwie. Natomiast nie wolno nam mówić tego, co my myślimy w tej tolerancji. Tolerancja jest tylko dla pozycji rozbijających i negatywnych właśnie. Oczywiście to nie jest tak, żeby nie żyjemy w kraju rządzonym pomoc policji i tak dalej. Także oczywiście to jest w sferze raczej środków przekazu, prawda? Ja nie mówię, że to jest narzucane siłą w tym sensie, ale jest narzucane na wszystkie inne sposoby. Jak pan odbiera w porównaniu z pontyfikatem Jana Pawła II? Przecież Jan Paweł II te same gesty, te same czyny robił za początku pontyfikatu. Nie wolno porównywać, przecież każdy pontyfikat jest inny, ale niewątpliwie papież Franciszek bardzo dużo zawdzięcza Janowi Pawłowi II. Myślę, że wszyscy zawdzięczamy. Sam to twierdzi, prawda? Wszyscy zawdzięczamy. Dobrze. Zestawia. Pan profesor się rozgadał. Dobrze. Wydaje mi się nie na miejscu. Panie profesorze, to przejdźmy do tych części, które są, myślę, bardzo na czasie. Mianowicie niedługo Wigilia, Święta Bożego Narodzenia. Pan wielokrotnie uczestniczył w Wigiliach w Watykanie przy Ojcu Świętym. Proszę nam opowiedzieć, jak one wyglądały, kto na nie przychodził, jak to w ogóle było? No, ja muszę powiedzieć, że ja takie
rzeczy tak bardzo dokładnie. No cóż, była piękna choinka, była szopka, którą budowała grupka pracowników Watykanu tam w korytarzu, w apartamencie. Trwało to chyba z tydzień, zanim go ostatecznie zbudowali. A jeżeli chodzi o samą Wigilię, no to cóż, było trochę księży, prawda, było trochę ludzi zaprzyjaźnionych, no były śpiewy, oczywiście kolęd, tak jak to Wigilia. Nie było tam żadnych jakichś innych rzeczy niż się normalnie w religii, w Wigilię dzieją. Mieliśmy tutaj dosłownie parę dni temu brata Mariana Markiewicza, który był Ojcem Świętym, tym drugim sekretarzem z początkowego okresu Jana Pawła II pobytu w Watykanie i zawoził go na konklady. Brat Marian Markiewicz. Aha. To kierowca Ojca Świętego, taki drugi sekretarz po księdzu Stanisławie, który oczywiście jest w tej chwili kardynałem Stanisławem Dziwiszem. I proszę mi powiedzieć, mówił brat Marian, że Ojciec Święty na poczekaniu układał zwrotki kolejne i wszystkie zwrotki znał na pamięć. Ojciec Święty zachowywał się po swojemu normalnie, więc tak jak się zachowywał także w Polsce. Proszę mi powiedzieć, droga do filozofii Pana, jak się rozpoczęła? Czemu pan się zainteresował filozofią? No ja się chyba zawsze trochę jakoś nią interesowałem. No, najpierw troszkę tam tych studiów technicznych porobiłem, ale doszedłem do wniosku, że jednak to mi nie bardzo odpowiada. No i pojechałem zaraz po wojnie do Krakowa studiować filozofię. I? Rozumiem? To panie profesorze, to teraz tak. Pan pochodzi z rodziny, gdzie tato od roku 45 do 49 był dyrektorem wydawnictwa Jedność w Kielcach, tak? No tak, z tym, że to znaczy był kierownikiem, nie dyrektorem wydawnictwa. Mój ojciec był artystą, grafikiem i powiedzmy, można powiedzieć, artystą książki. Tak. Więc mój ojciec prowadził tam i drukował, kierował drukarnią, która teraz jest wielką drukarnią, prawda? Byłem tam niedawno i to była oczywiście niewielka drukarnia, teraz to jest prawie kombinat, prawda? Pan nie jest jedynakiem, miał pan jeszcze siostrę, która zginęła w powstaniu warszawskim, siostrę, tak? Ale właśnie miałem ją do 44 roku. Czy niech pan powie, czy z domu rodzinnego wyniósł pan zainteresowania związanego z filozofią, czy to jest zupełnie pana niezależna? No cóż. Oczywiście interesowałem się zawsze także sztuką. No. Dlaczego ktoś idzie na coś? No to tak się jakoś to dzieje. Ale panie profesorze, mówił pan tutaj, że Jan Paweł II główny nacisk położył na rodzinę, tak? Jest głównym fundamentem społeczeństwa. Pan się też przecież w tej rodzinie obracał. Tato, mama, siostra. Niech mi pan powie, czy to miało jakiś wpływ na to właśnie, kim pan jest dzisiaj? Czy uciekał pan z tego, co robił tato, żeby pokazać, że może się pan zająć czymś innym? Nie, ja nigdy się nie miałem. Ja chętnie, prawda, bardzo podziwiałem pracę mego ojca, ale nigdy nie czułem jakiegoś powołania do tego, żeby zostać grafikiem czy malarzem, prawda. Kończy się wojna, rok 45, jest rok 47, bierze pan ślub z panią Wandą. No jako student filozofii w Krakowie. A ona? Jak żeście się poznali? Może to nas zainteresuje, jeżeli tak, to proszę od razu oponować albo podpowiadać. Proszę państwa, wówczas
duszpasterzem studentów UJ-u był ksiądz Józef Rozwadowski, późniejszy biskup łódzki. Ale on był dosyć powiedzmy łatwo zapominający, więc zdarzyło się, że umówił się ze studentami. On wtedy mieszkał tam koło kurii w tym domu na chyba pierwszym czy drugim piętrze na klatce schodowej stała kanapa. Umówił się ze studentami i zapomniał o tym. Więc jak się zeszli ci studenci, to okazało się, że drzwi są zamknięte. No i siedzieliśmy na tej kanapie i tam była właśnie moja żona i ja także między innymi. I jest do dzisiaj. 66 lat z jedną kobietą. Nie było nas tam bardzo dużo, ale w każdym razie kilka osób czekało na to spotkanie. Kolejne pytanie z tego cięższego gatunku. Czy filozofia Jana Pawła II jest interesująca dla odbiorców? Ja myślę, że filozofia Jana Pawła II jest bardzo ważna. Czy jest interesująca dla kogoś, to każdy musi odpowiedzieć sam, prawda? Dziękuję. Panie profesorze, te pytania to, że jest ważne, to nie i pana odpowiedzi to jest to, na co oczekujemy. Czy według pana Jan Paweł II byłby zadowolony ze swojej spuścizny dotyczącej myśli i przekazu pozostawionego wiernym? To są pytania internautów. Proszę. W jakim sensie spuścizny? No, ja mam takie pytanie, które przyszło przez internet. Czy według pana Karol Wojtyła, Jan Paweł II byłby zadowolony ze swojej spuścizny dotyczącej myśli i przekazu pozostawionego wiernym? Pozostawionego nam wiernym, rodakom, tak. Cytuję pytanie. Dziwne pytanie, powiedziałbym. Po prostu nie wiem, co można odpowiedzieć na takie pytanie. Czym w takim razie jest moralność według pana bez wymiaru religijnego? Słucham. Czym jest moralność według pana bez wymiaru religijnego? Kolejne pytanie z internetu. Proszę państwa, moralność oczywiście jest w człowieku, niezależnie od tego, czy sumienie ma każdy, jeżeli go nie zniszczy. Więc człowiek, który nie jest religijny z tych czy innych względów, prawda, ma także sumienie. A więc jakoś jakiś aspekt moralny u niego także jest. Mhm. W takim razie, panie profesorze, pójdę teraz z mikrofonem po sali. To jest pewna rzeczywistość. To jest to, co ja mówiłem państwu właśnie w ciągu tego, co mówiłem. Że człowiek... że zadaniem, celem człowieka, sensem, można powiedzieć, człowieka jest rozwój moralny. Jego i jego bliźnich. Jeżeli stara się o to, to, no to się rozwija. Jeżeli się nie stara o to, to się nie rozwija. To jest ta pewna rzeczywistość. Oczywiście, że może się istnieją proszę ludzie, którzy nie bardzo prawda, do religii mają pociąg, ale mają poczucie moralne i mogą się też rozwijać moralnie. Ja myślę zresztą jednak, że jeżeli oni się nad tym zastanawiają, jeżeli rzeczywiście starają się rozwijać moralne, to dziwnym by było dla mnie, gdyby do religii nie doszło. Ja myślę, że przyjrzenie się moralności jest drogą do religii. Bo moralność jako to,
ten fakt, że my podziwiamy i przecież nawet najgorszy, najbardziej zwalczający, no może ateista, nie może powiedzieć, że ci tacy ludzie jak Matka Teresa, jak ojciec Pio, czy Jan Paweł II nie byli wielkimi ludźmi i ludźmi, którzy ludzi jakoś pociągają do siebie. Panie profesorze, idę z mikrofonem do Państwa. Będą Państwo mieli do Pana pytanie. Proszę zostać na swoim miejscu. Bardzo proszę, jest i pierwsze. Proszę tylko wyraźnie i głośno. Dobry wieczór, panie profesorze. Witam serdecznie w Częstochowie i chciałam pana zapytać o taką rzecz. Obserwujemy wszyscy upadek wartości, wartości moralnych. W czym pan profesor upatruje ten upadek tych wartości według pana? Dlaczego tak się dzieje? Upadek czego? Upadek wartości moralnych. Ja nie mówiłem o upadku wartości. Ale ja o to pytam, panie profesorze. Ja mówiłem o budowaniu się albo rozkładzie człowieka. Tak, tak. I w nawiązaniu do tego ja właśnie pytam, widzimy, że jest to urzeczowienie człowieka. Dlaczego tak się dzieje według pana? Dlaczego się dzieje? No, przyczyny mogą być różne, ale przede wszystkim słabość tego człowieka, prawda? Człowiek, który się rozwija, robi się coraz silniejszy, prawda? No jest, proszę państwa, na przykład, oczywiście są pewne czasem pewne czynniki, działają także pewne czynniki zewnętrzne, ale chodzi o to, jak człowiek się do tego odniesie, prawda? Jeżeli nie jest człowiekiem po prostu chorym, prawda? Ale człowiek może się sam wpędzić w chorobę, na przykład jeżeli zacznie zażywać narkotyki, prawda? Kolejne pytanie, panie profesorze. Dobry wieczór, Paweł Sikora. Chciałem zadać pytanie podchwytliwe, panie profesorze. I mam nadzieję, że pan profesor nie zbędzie nas jednym krótkim zdaniem. Mianowicie Edmund Husserl, Roman Ingarden, pan profesor, jako pewna taka kontynuacja tej myśli fenomenologicznej, ona powstawała w pewnej takiej opozycji. Roman Ingarden krytykował w pewnym zakresie myśl Edmunda Husserla. Czy pan jako uczeń profesora, giganta polskiej filozofii, też tak samo częściowo kontynuuje tę naukę, w jakim zakresie kontynuuje, w jakim zakresie krytykuje, w opozycji do tej nauki tworzy coś własnego? Dziękuję. Proszę państwa, to są trochę złożone sprawy, dlatego że ja się uczyłem filozofowania od Romana Ingardena i muszę powiedzieć, że on miał dobre intuicje, jeżeli chodzi o istotę człowieka, no ale miał też pewien spadek po swoich własnych nauczycielach, który mu to trochę utrudniał to rozwinięcie swojej filozofii, tych swoich intuicji, które wyrażał zresztą, prawda? Więc to ja myślę, że ja w swojej filozofii, w swoim filozofowaniu, powiedzmy, idę znacznie więcej za Karolem Wojtyłą niż za Romanem Ingardenem. Ale nauczyłem się od niego, jak się filozofuje. To dosyć też było ważne. Dziękuję, panie profesorze. Kolejne pytanie. Ksiądz Andrzej. Sobota. Szczęść Boże, panie profesorze. Ojciec Święty, błogosławiony Jan Paweł II, a wcześniej jako kardynał krakowski, wielokrotnie zwraca uwagę na rozwój myśli w kulturze, w sztuce i w jednym z swoich rozważań mówi, wielu zastanawia się, co po nas pozostanie, jaka literatura, jaka kultura. Problem jest bardzo ważny, ponieważ współczesna sztuka i literatura tylko chciałyby burzyć i niszczyć, a przede wszystkim profanować wartości chrześcijańskie.
Jak pan profesor widzi współczesną myśl filozoficzną w obronie wartości? Nowe prądy? Proszę państwa, no, to jest bardzo rozmaicie. Myśl filozoficzna jest bardzo różna na świecie. Dzisiaj zwłaszcza to jest także nie można mówić ogólnie o tych rzeczach. Natomiast jeżeli chodzi o dzisiejszą sytuację, to oczywiście my bardzo potrzebujemy rozjaśnienia sytuacji, prawda? I przede wszystkim poradzenia sobie z tym, co się nazywa filozofią nowożytną, prawda, czy moderną, prawda, która ostatnio przejawia się w takich podejściach, jak to się mówi, modernizm, postmodernizm, jeszcze tam jakieś hipermodernizmy, czy coś takiego. Otóż jest jeden filozof, który wprawdzie nie jest bardzo łatwy w swoim pisaniu, zależy zresztą, które jego rzeczy, który właściwie poświęcił całe życie zastanawianiu się właśnie nad tą sytuacją, którą stworzył, i nad rozwojem tej myśli nowożytnej, która jakoś odrzuciła te dawne wartości. To jest Robert Spemann. Prawie wszystkie ważniejsze jego prace są już w tej chwili po polsku dostępne. To nie jest całkiem łatwa lektura, ale lektura, która może, no ona wymaga pewnego przygotowania, ale zresztą on dużo też pisał takich aktualnych, o aktualnych sprawach, to są może łatwiejsze teksty niż te czysto filozoficzne. On, można powiedzieć, że przemierzył ten czas rozwoju bardzo, w bardzo głęboki sposób, potrafił te rzeczy przeanalizować od XVII wieku do dzisiaj. On twierdzi, i myślę, że ma absolutną rację, że zadaniem filozofa dzisiaj jest stworzenie tego, co on nazywa teorią moderny, teorią współczesnej filozofii. To znaczy pokazanie, jaki jest jej prawdziwy sens, tkwiący poza tym, co głosi. Bardzo dziękuję. Kolejne pytanie, pan profesor. Dziękuję bardzo. Panie profesorze, moje nazwisko Jerzy Sztuka. Wspomniał pan o pewnej zależności między świadomością, działaniem, w czym widzę jakby element kreatywności człowieka. Jan Paweł II jest dla mnie osobą, która zbudowała, jakby upraktyczniła swoją filozofię poprzez działanie. W moim odczuciu działał w niesłychanie trudnym czasie, szczególnie głosząc nauki na gruncie polskim, pielgrzymując i nauczając. Miał bowiem do czynienia z narodem, który wyjęty jakby w takim moim rozumieniu z pewnej zamrażarki ideologicznej, edukacyjnej, kulturowej, miał się otworzyć na jego słowo. Ale wspomniał też pan o tym, również w swoim doświadczeniu, o pańskim otwarciu na sztukę w swoim dzieciństwie. W nauce filozofii Jana Pawła II było wielkie otwarcie na kreatywność, na działanie artystyczne, na wartość takiego działania. Wydaje mi się, że w jego filozofii kreatywność jest niesłychanie ważnym elementem
działania człowieka, świadomość działania i kreatywność. Jakiś ten element również istnieje przecież w budowaniu więzi człowieka tworzącego związek kobiety i mężczyzny. Jest szereg publikacji Jana Pawła II na temat listy również kierowane do artystów. Wydaje mi się, że w jego postawie była ogromna otwartość na poszukiwanie nowej formy artystycznej w czasach, w których żyjemy. Z jednej strony wielkie poszanowanie doświadczenia wieków i tego, co go otaczało, ale przecież widzieliśmy na własne oczy, że w jego otoczeniu w Watykanie były kompozycje bardzo śmiałych rozwiązań artystów włoskich i innych. Była jego ogromna otwartość na nową formę artystyczną. Czy pan profesor mógłby powiedzieć coś na temat jego postawy wobec kreatywności artystycznej? To może trochę odbiega od dzisiejszego wykładu, ale dla mnie to jest osobiście bardzo ważna kwestia. Dziękuję bardzo. No tak bardzo szczegółowo to chyba nie, ale niewątpliwie był bardzo otwarty na te rzeczy, bo zresztą sam był przecież artystą. Ja, dla mnie poezje Jana Pawła II są jedne z najważniejszych poezji, jakie czytałem, prawda? Także, poza tym, proszę Państwa, on był artystą także w tym swojej praktyce i w swoim przygotowaniu aktorskim, prawda? Przecież on był przez jakiś czas po prostu aktorem między innymi, prawda? Jeżeli my popatrzymy chociażby na jego kazania, które głosił w czasie wizyt w Polsce, to są arcydzieła językowo ekspresyjne, prawda? Językowo aktorskie. Więc mogę mówić o tym, jeżeli chodzi o jego jakieś bliższe odniesienie do sztuki teoretyczne, to w tej chwili tak bardzo mi się to nie narzuca. Ale myślę, że on by powiedział, że człowiek, jeżeli naprawdę rzetelnie stara się jak najrzetelniej spełniać, co robi, to już to właśnie staje się artystą, prawda? To znaczy przestaje być powiedzmy najemnym pracownikiem, który coś tam odwala, prawda? Tylko dąży do pewnej doskonałości, a więc jest artystą. Dziękujemy za odpowiedź. Kolejne pytanie. Dwa pytania, panie profesorze. Jedno będzie dotyczyło współczesnej nauki, ale najpierw może poprosiłbym o refleksję z perspektywy długiego pańskiego życia nad sensem uprawiania filozofii, czym jest filozofia i czy warto trudzić się o taką refleksję, czy warto studiować filozofię. To może na początek. Proszę Państwa, ja myślę, że w pewnym sensie każdy człowiek powinien być filozofem. Właśnie Robert Spemann przeprowadził takie rozróżnienie między filozofią a nauką. Dla niego nauka
jest zawsze pewnym aspektowym badaniem, prawda, które rośnie, które jest budowane przez pokolenia badaczy. Czyli on wyraża to tak, że stosunek filozofii i nauki to jest stosunek, taki stosunek, jaki wyraża łacińskie przysłowie ars longa vita brevis. Ars to jest właśnie to coś, co się buduje powolutku. Natomiast filozofia ma się zająć właśnie, zajmuje się, tak rozumiana filozofia zajmuje się tym, co nas interesuje obecnie, teraz. Co mamy robić, prawda? I wobec tego w pewnym sensie każdy człowiek, który chce się zastanawiać nad tym, jak to jest w tym świecie i co mam robić wobec tego, staje się filozofem w tym znaczeniu. Oczywiście co innego jest tak pojęta filozofia, a co innego filozofia jako zbiór tego, co ludzie nazywają filozofią. To jest bardzo, bardzo różnokształtny, prawda, zbiór, w którym oczywiście te rzeczy są wzajemnie sprzeczne, ponieważ filozofia jest właśnie ważnym aspektem filozofii jest to, że człowiek teraz chce walczyć o te swoje, walczyć oczywiście nie nożem, tylko jakimś perswazją, powiedzmy, za tymi rzeczami, które uważa za prawdę. Prawda? Więc studiować filozofię, myślę, że warto, jeżeli ktoś ma taki pociąg. A filozofować właściwie powinien każdy. To może to drugie pytanie, ale w uzupełnieniu tego, co pan profesor mówił. Ksiądz profesor Heller mówi, że nauka daje wiedzę, a religia nadaje sens. Ja się z tym osobiście zgadzam. A religię co? Nadaje sens. Tak. Ja się też zgadzam z tym, ale oczywiście jeżeli my uznamy filozofię, uznamy to pojęcie filozofii, które przytoczyłem, to Szpemana pojęcie filozofii, to naturalnie religia to wchodzi także w grę, prawda? Ja myślę, że dobra filozofia albo obejmuje religię, albo do niej prowadzi. Takie jest moje przekonanie. Bo oczywiście ten, co filozofuje, może jeszcze nie być zaangażowany religijnie, prawda? Ale uważam, że jeżeli będzie uczciwie i bystro, że tak powiem, spoglądał na ten świat, to myślę, że ta filozofia powinna go w takim razie do religii doprowadzić. Ale oczywiście pan ma rację, że ktoś, kto ma religię, to już w pewnym sensie, w dużej mierze ma też swoją filozofię w tym znaczeniu szpemanarskim. Ale oczywiście my nie lubimy, jak jesteśmy istotami myślącymi i przynajmniej niektórzy z nas chcą się teraz zastanowić nad tym światem.
tą rzeczywistością. I nie wystarczy im, powiedzmy, chodzić do kościoła i prowadzić życie sakramentalne, co jest niewątpliwie bardzo ważną rzeczą dla człowieka. Ale lubią też pomyśleć trochę o tym, prawda? Zresztą bez myślenia zupełnie to się w ogóle nie da. Im więcej człowiek o tym myśli, tym lepiej. Więc to jest ta, takie to są koncepcje. Oczywiście to wszystko, człowiek jest jeden, jest pewną jednością, a przynajmniej powinien być. I dlatego te rzeczy się w nim przeplatają. I drugie pytanie. Panie profesorze, stajemy przed poważnymi wyzwaniami, także zagrożeniami wobec religii, które wynikają ze współczesnej nauki. I to nie tylko ta rewolucja kulturowa, modernizm, gender i tak dalej, ale także w naukach ścisłych. Otóż na przykład w naukach komputerowych, gdzie już buduje się sieci neuronalne, sztuczne, zaczyna się, idziemy znacznie dalej, jeśli chodzi o budowę robotów. Kiedyś to było, czy jest w fabrykach na przykład, że robot jest zaprogramowany do jakichś konkretnych działań. Natomiast wprowadzenie sieci neuronalnych, bardzo złożonych, prowadzi do tego, że dzisiaj zaczyna się mówić, że robot może mieć świadomość. Zaczyna się mówić o tym, że możemy wbudować pewną etykę w robota, pewne poczucie dobra i zła. To zaczyna być iść jeszcze dalej, bo innym kierunkiem to tu jest na bazie materii nieożywionej, ale jakby drugi kierunek, z którym też według mnie niesie pewne zagrożenie, jest próba stworzenia sztucznego życia. Tu na podstawach najniższego poziomu chemii, aż do biochemii i tak dalej. Czyli jakby próba uruchomienia, zastartowania po raz drugi życia i napędzania jakoś, jak, w jakiś sposób nowej ewolucji. No i to, co ja osobiście jeszcze jako trzeci kierunek bym uważał, to jest to, że ciągle człowiek posiada potencjały nieuruchomione zupełnie. Więc ja bym nie szedł na przykład w budowie tam czegoś z jakichś mikroelementów komputerowych, tylko raczej bym stawiał na rozwój jednostki, moralny, ale nie tylko, intelektualny także. Panie profesorze, te nowe badania, myślę, że mogą być pewnym zagrożeniem dla religii. Jak my sobie z tym poradzimy? Co by filozof tutaj widział? Jakie możliwości? Jak się wybronić, żeby no, nie dać sobie wmówić tego, co marksiści inni mówili, kwestionując Boga? No, marksizm nie jest żadną nauką. Marksizm jest filozofią pewnego rodzaju. Ale proszę Państwa, tu trzeba pewne rzeczy odróżnić. Dlatego, że nauka jako badanie sama w sobie nie jako taka, że tak powiem, jest czymś pozytywnym. Natomiast sama nauka nie ma i nie może mieć pretensji do ustalania etyki. Więc jeżeli naukowcy uważają, że wolno im robić wszystko, niezależnie od jakichkolwiek zasad etycznych, to oni oczywiście
to jest ich robota. Nauka jako dyscyplina nie jest tu winna, tylko winni są naukowcy, którzy nie chcą przestrzegać pewnych zasad moralnych, prawda? Więc działania naukowców mogą być niesłychanie niebezpieczne. Ale to o to ja bym nie winił nauki, tylko naukowców. Naukowcy często usiłują ze swoich założeń roboczych przyjętych w danej nauce, ze swojej aspektowości, robić filozofię. Wówczas przekraczają swoje granice i nie są już naukowcami, tylko są kiepskimi filozofami. Teraz pytanie, które myślę, że zainteresuje wszystkich nas tutaj na sali. Jak mężczyzna powinien kochać i co zrobić, żeby być szczęśliwym w małżeństwie? Proszę Państwa, to dosyć duże wymaganie ode mnie, ale... Ja zapraszam zawsze najlepszych, więc myślę, że... Jak mężczyzna powinien... Przede wszystkim, proszę Państwa, mężczyzna, zarówno mężczyzna, jak i kobieta powinien wiedzieć, co to, powinien spróbować uświadomić sobie, czym jest miłość, prawda? Jeżeli ktoś mówi, ja cię kochałem, a teraz przestałem cię kochać, to znaczy, że on jakieś swoje odczucia uważa za miłość. A miłość to jest życzenie dobrze drugiemu człowiekowi. To jest miłość. Oczywiście to nie tylko miłość małżeńska jest nie tylko tym, ale musi być przede wszystkim tym. Prawda? Więc, a jeżeli chodzi o... No, ja Paweł, Karol Wojtyła, który, jak wiadomo, bardzo się tymi sprawami zajmował i współpracował, pomagał od strony kościelno-duchowej, prawda, pewnym staraniom mojej żony o utrzymanie, o nierozerwalność małżeństwa i tak dalej, mówił jedno. Jeżeli jest nie... Po pierwsze, może zacznę od czego innego. On mówił tak. Są dwie rzeczy mają być. Zaraz. Podziw. Zaraz, jaka druga? W tej chwili mi trochę uciekło. Trzeba podziwiać tą drugą sprawę. Na drugą stronę, prawda? Podziw i czułość. To są dwa elementy, które wiążą małżeństwo. A jak małżeństwo się kłóci i mówi to ty to, ty tamto, tamto, Karol Wojtyła powiedział, jest jedno tylko wyjście. Nie mówić twoja wina, tylko mówić moja wina. Tym pięknym akcentem. Myślę, że skończymy męczenie pana profesora dzisiaj. Bardzo dziękujemy panie profesorze za spotkanie. Ja wiem, dlaczego pani profesor Wanda wytrzymała z panem tyle lat, dlaczego pan wytrzymał z nią. Jesteście tak jak bardzo, uzupełniacie się. To jest pewna droga wspólnego wysiłku w jakimś kierunku. Jeżeli tego nie ma w małżeństwie, to co pozostaje? Nie da się związać małżeństwo na zasadzie czysto seksualnej, na przykład, prawda? To nie jest miłość. Panie, ale taka cisza zapadła tutaj. To nie jest miłość. Panie profesorze, z wielkim szacunkiem za to, że pan jest u nas dzisiaj. Bardzo dziękuję. Zaraz po mnie chorę. Thank you.
oby nas wszystkich, dla pana profesora, na święta Bożego Narodzenia, jak również dla naszych internautów i dla nas wszystkich tutaj zgromadzonych, życzymy państwu pogodnych, błogosławionych świąt Bożego Narodzenia, Anno Domini 2013. Zapraszamy państwa na rok 2014, 18 stycznia. Mam nadzieję, panie profesorze, że pana małżonka potwierdza, że będzie z wykładem Humanae Vitae u nas 18 stycznia. Jeżeli obiecała, to postara się być. A jak dobrze pójdzie, to mam dla państwa wielką niespodziankę na 18 lutego lub 18 marca, ale to wszystko jeszcze przed nami.